Dzień dobry, widzowie, siemanko, cześć. Czemu dzisiaj siedzę w żyrafie? Gdyż, nie wiem, nie ma to sensu totalnie. Ale dzisiaj będziemy nagrywać sobie omegle, gdyż dawno nie było, a poprzednie odcinki wam się podobały, z tego co widziałem, bo jest strasznie dużo wyświetleń tam, więc stwierdziłem, że wrócimy do tego. Troszkę energetyczka, oczywiście Red Bullik wjeżdża, doda mi skrzydeł. No co, nic nie ma co przedłużać, zaczynamy. Wy nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, suba, jedziemy z tym. Ja wkładam ten kaptur, żeby mnie nikt nie rozpoznał, że to Guwer. Na pewno nikt się nie skapnie, w ogóle. Zobaczymy czy... Tylko niech się taki znajdzie. Patrz, kto to jest? Pokaż się. Dzień dobry. Z TikToka. Ale po żyrafie poznałeś? Nie znasz tego chłopa? Nie znasz go z TikToka. No tak, z TikToka on ma córkę i kobietę. Córkę? Może być córka. Nie, dobra, ma, no. Tak. Maksia mam, synka. Nie, syna masz, sorry. No, syn. Gdzie córkę? Córki. No, dobra. Córki jeszcze nie mam, stary. Na TikToku tam na czymś, ale... No gdzieś tam nagrywam, wrzucam coś tam. Coś tam ponoć robię, no, nie? No, Majka, musisz go znać. Guwer! Dobra. O, Guwer! Czaisz? Lecę, trzymaj się! Siemano. Wariacik. Siema! Siema! Co jest? Elo! Kurwa, chłopie, jeszcze jak? Gdzie jesteś kupił? Wiesz co, to ja to z internetów zamawiałem i przyszło. Ludzie na Elixie sprzedają też. O dobra, to będę musiał ogarnąć. Normalnie jest wszystko, nawet pingwiny są stary. A wiesz, że ja kiedyś tak raz poleciałem do klubu w Warszawie? O chłopie, ty z Warszawy jesteś? Nie, ale byłem. I miałem to przypadkiem w walizce i tak wyszło. I co, myślicie normalnie? Znaczy, wtedy akurat był Halloween stary. I nikt tak nie zwracał uwagi. Tylko że szedłem na najbardziej patologicznej dzielnicy w Warszawie. Podchodzi jakiś dres taki wielki, łysy. Patrzy na mnie i idzie, myślałem, że mi f*** chce. A on tak pozytywnie się uśmiechnął, mówi: ale zajebista piżamka, chcesz jakiegoś kok***? Co wziąłeś? Nie, nie, ja mówię, ja nie biorę takich rzeczy. On w szoku, nie? W ogóle co się od... On chyba sam był porobiony. Pewnie myślał, że jesteś porobiony. Tak. On chyba nie wiedział, że Halloween jest czy coś. Ale gościu był śmieszny też. No dobra, trzymaj się miłego i zamów piżamkę i się spotkamy w piżamkach następnym razem. Trzymaj się. Ale pozytywni ludzie dzisiaj. Jezu. Żyrafa. Żyrafa. Jeszcze jak? Nie gadaj, żyrafa. Żyrafa. Co tam masz na tym? Co to za drinczek? To nie, to Red Bullek z lodem. No, na pewno. Serio. No naprawdę. Nie. Czaj. Kojarzę się z tym. No niemożliwe. Ty jedziesz tam takim ustajeniem, takim. Tak. Guwer, no? Guwer. Fucking screeny robię z kamerą. Nie uwierzą mi. Wszystko inny. Właśnie nagrywam odcinek, stary. Możesz pozdrowić mamę, tatę, rodziców. Pozdrawiam mamę, tatę, wszystkich. Tak jest, elegancko. Kurde, czasem tu na takich chamów się trafia. A tutaj sami sympatyczni ludzie, tylko najgorsze jest to, że każdy mnie kojarzy, kurde. Ja p***. Siema. Siemano. Ej, reakcja gościa. Ja p***dolę. Się przełączył, co to było? Żyrafa, fa, fa, fa. O, fajny tatuaż masz. To żyrafa, fa, fa, fa. Co długiego ch**a ma? Trzymaj się. Dobra, bo już mi bije na dekiel. Ej, oni myślą, że ja tu mam drinka wszyscy, a ja tu mam, kurde, Red Bullka z lodem. Mam dziś dobry humor po prostu. O, siema, to znowu... Dzień dobry! Mówiłem, że się znajdziemy. Mówiłem. No mówiłem, że będę. Mówiłem, że jestem. No. Co tam, chłopie? Ale ja wcześniej nie nagrywałem, nie? A teraz nagrywasz? Tak, właśnie jesteś. No to pozdrawiam YouTube'a. Możesz... Pozdrawiam tutaj wysiomeczków moich z Discorda. Pięknie. Powiedz, żeby zostawili łapki w górę i suby. Może tobie się uda, bo mi się ostatnio nie udaje. To koledzy, zostawcie łapkę i suba. Proste, że tak. Oczywiście. Mój kolega chce od ciebie pozdrowienia. To pozdro od Cipka. Od Cipka. Pozdrawiamy Cipka. On ma taką ksywę. Ksywa Cipek? No. Jacik jakiś pewnie. Jak nic. No i dobrze, elegancko. Trzymajcie się, miłego. Pozdrawiam wszystkich. Guwer! Siema!
się dzieje? A wiesz, że właśnie kręcę odcinek? Możesz kogoś pozdrowić. Mamy tatę i rodziców. Tak, mamy tatę i rodziców. No i proste, że tak. Dobra, no. No, pa, pa. Tak, jestem żyrafą. Cześć. Ej, ale co w tym dziwnego? No nie trafiłaś kiedyś na żyrafę? Na omegle? Nie. Pierwszy raz? Pierwszy raz. Nie no, spoko. Wydaje mi się, że to takie normalne w miarę. Ej, wydajesz mi się, jakbyś nagrywał na TikToku czy na YouTubie. Znam tą twarz. Nagrywasz? Czekaj. Możliwe, że tak. O Jezu, co jest? Ej, mogę zdjęcie powiedzieć, że tak. Pewnie, że tak. Dawaj, robimy fotę. Ja pierdzielę, nie spodziewałam się. Czekaj, muszę się przygotować na zamykanie. Tak o, tak o, musimy sumie zrobić. Dzięki. Pięknie. Dzięki bardzo. Lecę dalej. Buźki, pa pa. Co? Siema wariaty! Ja, co tu się dzieje? Siemano! Pozdrawiamy! Ej, masz zajebić tego syna, kocham Maksia! Maksiu jest sztosik, nie? Ja też go kocham bardzo. A wiecie, że właśnie kręcę odcinek? Więc możecie kogoś pozdrowić, no? Proszę, ja przesyłam pozdrowienia! Robimy serduszka wszyscy, dawajcie! Pięknie. Lecę dalej, trzymajcie się, miłego. Wisia kumpel pozdrawia. Wariaty, Jezu. O co siema. Tu chodzi? Bumer. Siemano. Siemano. Ty czekaj, jak ty to tak? No fajnie, co nie? Jeszcze jak, nie? O, Guber. Siemano. Czemu tu mnie każdy zna? Ja nie wiem, o co chodzi. Guber, czekajcie panowie. Pamiętasz tego typa z szalikiem legi, nie? Z czego? Jeszcze raz. Z szalikiem legi taki typ, nie? Szalik legi miał tak siedział i powiedział, że ten, żebyś pozdrowił cipka. A, było, no! No to masz cipka przed sobą. O, znaleźliśmy cipka, słuchajcie. Tu jest cipuś. Teraz cię pozdrawiam normalnie z tobą, gadam, nie? No i dzięki. No, elegancko. Się można znaleźć łatwo w ogóle. No chłopie, a wiesz skąd taka ksywa jest? No właśnie skąd to się wzięło, bo mnie zastanawiam. Nazwisko, bo mam na nazwisko tak trochę tak. Jak masz? No Ciepliński na nazwisko. No i Cipek? To ja bym mówił Ciepły, ale to jeszcze gorzej by chyba no, był. No właśnie, to jest Cipek. Tak źle i tak źle, no nie? No pięknie. Chłopie, dobra, trzymaj się, miłego. Lecę dobra. Dalej. Siemano. Siemano. Znaleźliśmy Cipka, znaleźliśmy. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Streamujesz? Streamować nie lubię, ale robię odcinek właśnie. Pozdrawiam. No i pięknie, elegancko. A spotkałaś już żyrafę na omegle, czy jeszcze nie? Nie. No to jestem twoją pierwszą żyrafą na omegle. Wow. I życzę ci miłego dzionka. Wieczoru, wzajemnie. O, Guber. Siema. Widziałeś cipka? Jakbyś widział cipka, to mi napisz od razu na Instagramie czy gdzieś, bo szukam cipka. Przed chwilą zgubiłem cipka takiego. No, dobra, trzymaj się. Siema. Co? Guber? Elo! Siema! Wiesz, szukałam. Przed chwilą mieski, jakąś 2 godziny temu mnie skipnęłaś, szukam cię do tej pory. Serio? Ale no, to może... Ale zawiesza ci strasznie kamerkę, wiesz? Wiem. Mogę screena? Możesz robić screena, dawaj. Dziękuję. Pozdrawiam mamy, tatę i rodziców. O, pięknie! Wcześniej to mówiliśmy właśnie. Ja to mówiłem wcześniej, a ty nawet tego nie słyszałeś i to powiedziałeś. Pięknie. No ja to oglądam. Elegancko. Dobra, trzymaj się, miłego. Miłego. O, jaka żyrafka. Jeszcze jak. O, już żonka. Dzięki. Jest super, nie? Lubię ją bardzo. Teraz to obrabi, ale dawaj, dawaj, proszę. Jest! W końcu udało się namówić, a wcześniej babka miała lemura i nie chciała włożyć. Jest, w końcu ktoś włoży ze mną. Dawaj kaptur wkładaj. Już, czekaj. Jest, jednorożec, jest! Dawaj, ja robię, ej, to wlatuje na miniaturkę, nie? Na YouTube'a ogólnie. Czekaj. Ale sztos. Ej, ale wcześniej... A na co to miniaturka? Na YouTube. Ja tam nagrywam coś czasem. Dobra, ja mogę... Pięknie. Zdrawiam wszystkich fanów pana żyrafy. Pana żyrafy. Masz tutaj sobie, możesz wpisać i ci powinno wyskoczyć. Daj mi telefon na chwilkę. Nie śpij! A dziwię się, że mnie nie znacie. W końcu jakieś osoby, które mnie nie znają.
Fajnie. No nie znam. Ale to może dlatego, że po prostu nie przyglądam się twojej twarzy. Weź bardziej pokaż twarz, może co? Nie, no nie znam go. To dobrze. Wygląda delikatnie jak, kukon. Tak delikatnie, Kuko! Ona p***a pół miliona? Wow! Będziesz na miniaturce, więc czekaj na odcinek, pamiętaj. Tyryry. Bo jako pierwsza włożyłaś ten strój, nie? Ja namawiałem, babka miała lemura i nie chciała włożyć lemura. Ej, a to nie jest... Właśnie, Maksiu. A to nie jest przypadkiem ten od... Dojechaliśmy na dmuchańce. Mam tak! Bardzo. Mam tego dosyć. Tak, to Maksiu, to no. Syn? O, jest Stitch! Moja przyjaciółka jest w ogóle fanką twojego syna ogólnie. Git, ej, robimy jeszcze raz zdjęcie. Patrzcie, już są dwie osoby. Ej, fajnie, zostańcie w tym w ogóle. Może namawiamy ludzi, jak mają takie piżamki, to namówmy ich, żeby też wkładali. I niedługo wszyscy na OMET, którzy mają piżamki, będą w tym siedzieć. Jak wyglądasz w tej piżamce na głowę? Ej, fajnie! Zarąbiste te piżamki są, podoba mi się. Ale dużo ludzi w ogóle ma takie piżamki. Siema, Guber, dobrze mówię? Siema, no, ta, dzień dobry. Ej, powiedz, że też masz taką piżamę. Przed chwilą ludzie zaczęli wkładać. Niestety nie mam, ale... Kurde. Oglądam... A masz teraz live aktualnie, czy nie masz? Zawsze ogólnie odcinek kręcę. A, odcinek kręcisz? Tak, będzie powycinane. Powycinane wszystko będzie, zobaczymy. Czyli możliwe, że będę na odcinku. Bardzo możliwe. Pamiętam te TikToki z Maxiem. No, oni mi zbanowali całe konto w ogóle, ten 1 200 000. No, 1 200 000 tam miałem, to teraz mam nowe. Co jest, co ty gadasz? A sprawdzę, poczekaj. Bana dostałem. Serio? No, dramat jakiś. Szkoda właśnie tych wspomnień, że te TikToki tam były, jak Maksiu był malutki i tak dalej. No właśnie. Że to wszystko wywalone było, nie? No tak. To jest najgorsze. Maksiu ma. Maksiu ma 200 koła. Tak, tylko to jest właśnie te konto, kurde, nie mam do niego dostępu już, nie wiem jak tam wejść. Kurczę, to szkoda. Czy siostra dalej uczysz? Tak. A dzisiaj ma Julka urodziny w ogóle, nie? Julka ma urodziny, to wszystko najlepszego. A, pięknie. Ona 16. O, to ja 16 mam za 2 dni. No co ty, ja bym ci dał kurde 17-18 normalnie. Nie. Nawet bym o dowód nie pytał w sklepie. No to wszystkiego najlepszego już ci składam, nie? Dziękuję ci bardzo. Elegancko. Bardzo. Ty, dobra, stary, cisnę dalej, jeszcze nagrywam. Miłego. No. Trzymaj się. Miłego dnia. Wzajemnie. Jaki piękny! Żyrafka! No, a jesteś słodziak, wy... Jezu, nie, co ty, nie podrywaj mnie. Przestań. No, a pokaż to. Yeah. O nie! Mi słodko wyglądasz w tej piżamie, jara mnie to. Boże, co ty gadasz? Tak, to ja rozpinam, nie? Ja Żyrafa striptease. Jakbyś mnie tak z**ował w tym. W żyrafce? Ej, żyrafie, no. O kurwa. Ej, ale do teraz, nie? A ty wariatka jesteś. Ej, wyglądasz jak taki chłop z TikToka. Kumasz? Ej, przypominasz mi takiego typa z TikToka. Bo to jest on chyba, co, widzowie? To jest Jakub Guber? No wie... Nie. Właśnie odcinek kręcę, nie? Nie. A ja mówię, do skiki podobny, ale mówię, nie, no co, jak robię? Jest w stroju żyrafy, człowieku. Taki wpadłem dziwny pomysł, mówię, ale fajnie ludzie reagują w ogóle na żyrafkę, nie? Ale co, ten robisz odcinek w sensie z Omegle, tak? No. Ale dzisiaj... Jak tam prezes mały? Dobrze, trzymie się. Na razie u Dominiki siedzi, nie? Śpi. Aha. A gdzie streamujecie? Na tym? Na Discordzie? Czy? YouTube. A, no i pewnie. Ej! A on nie był przypadkiem na Alko Masters? Był, no. No to ja z nim wywiad nagrywałem, on mi z mikrofonem podbił. Tej! Ja to jest nawet na tym, na odcinku jakimś u kogoś. Ja z tobą wywiad robiłem? Tak! Na 1000%! Ja spadłem. Nie, byłem. No ja też, ja nie pamiętam tego. Ja dopiero zobaczyłem to na odcinku. To chyba spal hajsu, ja pal hajsu. Tak. No, to może. I no, było. Ja nie pamiętam, ale pozdro. No dobra, wariacik, to ten. Miłego. Trzymajcie się i zdrówka. Ale ty piara. Dobra, ja po tym ja już kończę ten odcinek, bo to było za mocne teraz. Co tu się teraz, nie? Chciałabym. Żyrafę. Dobra, widzowie, zostawiajcie dużo łapek w górę. Oczywiście subskrypcję, jeżeli jeszcze nie macie. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Omegle, to napiszcie w komentarzu Omegle, żyrafka na Omegle czy coś. Może zamówię drugi strój i będę w tych strojach po prostu na Omegle siedział, bo ludzie fajnie reagują. Podoba mi się to. Życzę wam miłego dzionka i nie zapomnijcie tam na dole łapa w górę. Elo! Ale mam S.
kasę, mam pełen luz. Po coś tu jestem, chcę dotykać chmur i pływać w basenie. Nie robić już nic, to moje marzenie. Ale mam esse, mam pełen luz. Po coś tu jestem, chcę dotykać chmur i pływać w basenie. Nie robić już nic, to moje marzenie.